Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać stare pudełko. W moim przypadku będzie to pudełko po perfumie. Zrobię z niego pojemnik na długopisy, takie, żeby postawić na biurku. Do tego potrzebne nam będą farba. Tu już mam przygotowany kolor, on jest taki różowy. Jakiś ładny papier do oklejenia. Nożyczki, pędzel i ołówek. Na początku malujemy brzegi pudełka, które nie będą obklejone kartką. Pudełko jest już pomalowane. Teraz pobieram wymiary tych dwóch brzegów, żeby wiedzieć, jaki fragment papieru wyciąć. Narysowałam kwadrat, teraz go wycinam. Wycięty kawałek przyklejam na przednią stronę pudełka. I przyklejam. Jeżeli mamy tutaj jakieś odstające fragmenty, to je po prostu obcinam. Następnym etapem jest odcięcie niepotrzebnych elementów pudełka. Tak wygląda skończone pudełeczko z przyklejonym serduszkiem origami, do którego można tutaj coś włożyć, jakieś karteczki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak poskładać takie serduszko, to kliknijcie link w opisie albo tutaj. A tak wygląda uzupełnione już pudełeczko. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia. Cześć!